Cześć, dzień dobry, dzień dobry. Uzbierało się, słuchajcie, uzbierało się tych wyścigów, jest tyle i tyle się dzieje, że trzeba naprawdę bardzo, bardzo dużo uwagi, żeby to wszystko ogarnąć. Zatem postaram zrobić się to dla Was. Ja nazywam się Marek Tyniec i regularnie komentuję dla Was najważniejsze wydarzenia w zawodowym kolarstwie. Mieliśmy brukowane klasyki we Flandrii, mieliśmy Katalonię, mieliśmy mniejsze wyścigi. Wszystko zaczyna się składać w coraz ciekawszą narrację sezonu 2021. Narrację, która zdecydowanie stoi pod znakiem Mathieu van der Poela i Wouta van Aerta. Oni są w tym roku tym czynnikiem, który wprowadza najwięcej zamieszania, najbardziej wpływa na decyzje innych kolarzy, na to, co się dzieje. No i obserwowaliśmy to zarówno na wyścigu E3, jak i na Gandawa we Welgem, tych najważniejszych klasykach podprowadzających do Ronde van Vlaanderen, które już za tydzień. Ewidentnie widać, że bez nich to by wszystko wyglądało zupełnie inaczej. Zresztą, kurczę, owszem, no Greg Van Avermaet, inny wybitny belgijski kolarz, zdecydowanie bardziej doświadczony, pochodzący z innego pokolenia, ale który no, ma gigantyczne portfolio, wygrywał te wszystkie wyścigi. Van Avermaet, słuchajcie, powiedział, że on jest bardzo zadowolony, powiedział po E3, że jest bardzo zadowolony, że był w stanie jechać właśnie z młodymi Van der Poelem i Van Aertem. No i sam nie wiem, co o tym sądzić, tak? To pokazuje jakby jak wybitnymi postaciami, jak istotnymi, jak wpływowymi w tym momencie są zawodnicy z Alpecin Phoenix i Jumbo Visma. Natomiast słuchajcie, na E3 zostali pokonani siłą drużyny, a raczej siłą drużyn, bo Van Avermaet, który w tym roku jeździ w AG2R Citroën, Van Avermaet miał do pomocy Nessena, a raczej współlidera, bo Nessen też jest świetnym zawodnikiem w klasykach, więc ich było dwóch w czołówce i byli kolarze Decoini Quickstep. I kolarze Decoini Quickstep rozegrali to koncertowo. Żeby nie było wątpliwości, oni z tego słyną. Oni są mistrzami takiej jazdy drużynowej. Natomiast pamiętajmy, że no, można mieć drużynę liczną, ale ta drużyna musi być mocna i oni byli niezmiernie mocni. A najmocniejszy był Kasper Asgreen, który dwa świetne ataki. Jeden daleko przed metą, drugi, gdy został dogoniony tuż przed metą. Takim klasycznym manewrem, z którego kiedyś zasłynął Fabian Cancellara, wokół wysepki zaskoczył rywali, którzy już byli z jednej strony wymęczeni jak Van der Poel, z drugiej strony zostali troszeczkę z tyłu jak Van Aert, a ci z AG2R, czyli Van Avermaet i Nessen, no nie bardzo mogli gonić, no bo jednak mieli tutaj zrównoważone, ich siły były zrównoważone tym, co czym dysponowali zawodnicy Decoini Quickstep. No i Kasper Asgreen wygrał, Mathieu van der Poel no, ujechał się tam straszliwie, również finiszował skutecznie z tej grupki, co nie zmienia faktu, że no, tego dnia ewidentnie wszyscy jechali przeciw Van der Poelowi i Van Aertowi. No i wygląda na to, że oni mimo, że jeżdżą w rywalizujących ze sobą drużynach, że ci dwaj wybitni przełajowcy i szosowcy obecnie ze sobą konkurują, no to jakby oni są po jednej stronie frontu, po drugiej stronie jest cała reszta, no i cała reszta próbuje z nimi wygrać. Tak też było na Gandawa we Welgem. Tutaj te wojenne porównania są jak najbardziej wskazane, ponieważ Gandawa we Welgem to jest wyścig, który celebruje i upamiętnia ofiary wojny w okopach I wojny światowej w sposób bardzo taki dostojny, gustowny. Ja jestem pod wrażeniem, pisałem o tym na Facebooku, jestem pod wrażeniem, jak Belgowie to robią, jak właśnie upamiętniają wszystkich poległych. No i
to jest piękne. Myślę, że można się od nich wiele nauczyć. Tym bardziej, że wyścig Gandawa Wevelgem również zyskuje na prestiżu przez zmiany trasy, przez zmianę układu kalendarza, przez to, że jest rozgrywany w weekend, a nie jak kiedyś w środku tygodnia. W związku z tym mamy imprezę, którą naprawdę fascynują się wszyscy, w której startuje wiele gwiazd światowego kolarstwa. No i do tego dokładamy niesztuczny tak naprawdę, tylko faktycznie taki prawdziwy memoriał, no ponieważ ta ziemia niestety jest jest cmentarzem, tak? No, kolarze przejeżdżają obok kolejnych nagrobków, obok kolejnych cmentarzy różnych narodowości, które ginęły bezsensownie w okopach pierwszej wojny. W każdym razie po tej małej dygresji historycznej no trzeba powiedzieć, że Gandawa Wevelgem również imponujący wyścig, również pod znakiem Van Aerta. Van der Poela tam nie było. Van Aert znowu wpłynął na ten wyścig. Co ważne, tym razem on mógł bardziej decydować, ponieważ miał przewagę taktyczną, miał kolegę do pomocy w końcówce, który między innymi spowodował, że w decydującej rozgrywce nie liczył się sam Bennett. A wielka szkoda, ponieważ do mety po ostatnim Kemmelbergu wyselekcjonowała się czołówka, w której byli, kurczę, sami sprinterzy, naprawdę. Van Aert oczywiście potrafi jeździć sprinty, wygrywa finisze z peletonu, pokazał to wielokrotnie, ostatnio na Tirreno Adriatico. No natomiast to była niezmiernie jakościowa grupa, jeżeli chodzi o sprinterów. Gandawa Wevelgem bywał tym klasykiem dla sprinterów, natomiast tutaj ci sprinterzy jechali jakby sami w ucieczce, tak? Oni byli tą czołówką wyścigu, która przetrwała bruki, szutry i pagórki. To było piękne, to było wspaniałe. To pokazuje znów bardzo wysoki poziom sportowy tego sezonu w kolarstwie, no i tych sprinterów, którzy są coraz bardziej uniwersalni, coraz mocniejsi. Sam Bennett odpadł, zmęczony atakami, zmęczony Kemmelbergiem, natomiast podobno no, ulało mu się niestety, zjadł za dużo, źle się poczuł i nie wytrzymał tempa. No a Van Aert, słuchajcie, Van Aert poradził sobie z Nizzolo, poradził sobie z Trentinem na finiszu, no i wygrał następny klasyk. Zobaczymy, jak to będzie, no bo zarówno on, jak i Van der Poel z jednej strony są już trochę zmęczeni, z drugiej strony nie tylko fizycznie, z drugiej strony jest na nich cały czas presja. Z kolei, no właśnie, oni co chwilę pokazują, że mimo tego zmęczenia, mimo tej presji, mimo tego, że wszyscy jadą przeciwko nim, oni są w stanie odnosić te znakomite wyniki, sukcesy, rezultaty. Więc zobaczymy, jak będzie, kurczę, jak będzie we Flandrii, w tym monumencie, w tym najważniejszym wyścigu, na który czekamy. Czy będziemy mieli rewanż za zeszły rok? Zobaczymy. No, zapowiada się fantastycznie, bo jak widać, ten pokaz siły z wczesnej fazy kolarskiej wiosny spowodował, że no, peleton się dostosowuje się do tego, że są ci dwaj rywale do pobicia. Pamiętajmy, że jest jeszcze Alaphilippe. Są ci mocarze do pobicia, więc tutaj taktycznie są różne roszady, więc właśnie to, że oni byli tak mocni od samego początku sezonu, pokazuje, że no inni próbują, w związku z tym Flandria w tym roku naprawdę zapowiada się fenomenalnie, nie tylko jako pojedynek tytanów, ale taka naprawdę taktyczny sprawdzian najmocniejszych drużyn, tych bardzo mocnych kolarzy, jest w peletonie bardzo wielu. No i a propos bardzo mocnych kolarzy, no to tutaj mieliśmy pokaz taktyki i siły The Koenig Quickstep, natomiast na wyścigu etapowym, bardziej górzystym, tym, który przygotowuje do klasyków ardeńskich i tych, gdzie formę sprawdzają specjaliści wyścigów etapowych, ścigaliśmy się w Katalonii i pokaz siły Ineos Grenadiers. Trzy pierwsze miejsca w wyścigu etapowym. To się rzadko zdarza. Ostatnio chyba tylko w kolarstwie kobiecym na Giro tak było kilka lat temu, a tak to są naprawdę wydarzenia wyjątkowe.
Adam Yates pokazuje, że świetnie się odnalazł w drużynie Grenadierów po bardzo dobrej jeździe w Emiratach. Tutaj naprawdę pokazał moc na podjazdach imponującą. Te podjazdy były długie, no tam każdy z nich pokonywał ponad 6 watów na kilogram z imponującą prędkością podjeżdżania. Pierwsze miejsce, drugie miejsce. Pewna wygrana w wyścigu, ale nie tylko on, bo Richie Porte drugi, Geraint Thomas trzeci, czasówkę fenomenalnie pojechał Rohan Dennis i robił fantastyczną robotę w górach. Naprawdę ekipa Grenadierów no, była ponad wszystkimi fizycznie, taktycznie, no to było fantastyczne, tak? Movistarował, próbowali robić różne rzeczy. To było za mało. Fajnie, że do formy wraca Esteban Chaves, wygrał z górski etap, no ale to nie jest takie ważne. Ważne jest to, że drużyna Ineos Grenadiers znowu ma skład, który jest bardzo mocny, który jest bardzo wyrównany, może żonglować liderami. Zobaczymy, co z tego będzie, ale no, wygląda na to, że tak jak właśnie w klasykach wszyscy patrzą na Van der Poela i na Van Aerta, to znowu po tym takim zachwianiu w zeszłym roku wygląda na to, że wszyscy powinniśmy patrzeć i brać pod uwagę na to, co robi Ineos Grenadiers, i to oni w tym momencie rozdają karty i będą jakby nadawać ton rywalizacji. Od nich będzie zależało to, jak ścigać będą się inni. Przynajmniej tak to widzę w tym momencie. No, pewnie celują w Tour de France, ale na Giro zapewne. Też spróbują. No i tak, tak to wygląda. W Katalonii jeszcze jeden istotny element, to znaczy Peter Sagan, słuchajcie, Słowak wrócił, wygrał etap po COVID-zie, po jakichś tam perturbacjach, które cały czas ma podobno w drużynie, no nie wiadomo jak to tam wygląda, ale Peter Sagan wrócił, długo czekał w zeszłym roku na zwycięstwo, w ogóle jakiekolwiek, wygrał etap na Giro, teraz szybciej. Co więcej, to jest ważne o tyle, że on w Katalonii nigdy wcześniej nie wygrał, więc do swojego bogatego portfolio 115 zwycięstw, to w Katalonii właśnie było 115. W sprzyjającym dla siebie terenie, górzystym, ciężkim, być może z nie jakby najlepszymi rywalami, oczywiście to bardzo dobrzy kolarze wciąż, Darren Limpej świetny zawodnik, natomiast no, ci potencjalni główni rywale Sagana ścigali się gdzie indziej. Co nie zmienia faktu, wygrał etap na World Tourowym wyścigu, myślę, że dla niego, dla drużyny, dla jego otoczenia to jest bardzo ważne. Ja się cieszę, że wrócił i zobaczymy, co pokaże dalej, ponieważ no, to jest taki zawodnik, którego nie wolno niedoceniać, nie wolno deprecjonować do końca, dopóki jest tym czynnikiem, który również zmienia to, jak wyglądają wyścigi. Tak naprawdę Peter Sagan jest tym czynnikiem, który zmienia w ogóle to, jak wygląda całe kolarstwo. No i mamy brukowane klasyki męskie, mamy Katalonię. Na brukach ścigały się również panie w Depan i na Gandava Wevelgem. Słuchajcie, w Depan wygrała Grace Brown z Bike Exchange, bardzo ładne zwycięstwo. Natomiast na Gandava Wevelgem mieliśmy naprawdę, naprawdę thriller. Depan pań nie oglądałem, natomiast Gandava Wevelgem tak. Pościg za Elisą Longoborghini. No ta Katarzyna, nie wiadomo, wykonała sporo pracy w pościgu. Natomiast no, było blisko, żeby Longoborghini jednak dojechała 300 metrów przed metą. Peleton ją i jej towarzyszkę ucieczki złapał. Marianne Vos finiszowała najlepiej. No, trudno się spodziewać czegoś innego na takim klasyku od takiej doświadczonej zawodniczki. Było trochę nieporozumień, jakby realizator pokazywał w pewnym momencie inny dystans do mety, więc myślałem, kurczę, że Longoborghini się uda. Okazało się, że to jednak nie jest kilometr, a 3. Ta przewaga mimo pracy całego peletonu napędzonego, tak jak mówiłem, przez niewiadomą spadała bardzo powoli, no i ostatecznie naprawdę było bardzo blisko, żeby Longoborghini wygrała następny wyścig po trofeo Alfredo Binda, gdzie też pokazała świetną formę. Ewidentnie Włoszka jest w znakomitej dyspozycji. Fajnie, że to kolarstwo jest pokazywane.
Jest ono coraz ciekawsze, coraz więcej zawodniczek na wysokim poziomie, naprawdę coraz lepiej to wszystko wygląda. No chociaż właśnie no, trudno czasami skupić się na wszystkim, tak, bo tych wyścigów jest tak wiele, bo tutaj właśnie mamy World Tour, etapówki, klasyki, mniej ważne klasyki, bardziej ważne klasyki, klasyki w środku tygodnia. Oprócz tego mamy jeszcze wyścigi niższej kategorii, czyli na przykład klasyczną etapówkę Coppi Bartali we Włoszech, gdzie Jumbo Visma świetnie się pokazała, tak? Vingegaard wygrał generalkę, wygrał tam etapy. No i to był w ogóle tak znakomity tydzień dla Jumbo Visma, bo wygrane klasyki kobiece i męskie, wygrana prestiżowa etapówka. No ale to gdzieś tam gaśnie. Trudno jakby no, skupić się na wszystkim, tak? Trudno to wszystko docenić, zauważyć. A warto, bo z dobrej strony na kopii Bartali pokazał się, słuchajcie, Jakub Maryczko, bo o ile się nie mylę, to wygrał pierwszy etap, więc super, tak? Jednak to już jest wyścig pierwszej kategorii, więc całkiem prestiżowy, zatem gratulacje. Tak jak mówiłem, no nie wiodło mu się, mam nadzieję, że się odbuduje i jeszcze pokażę, na co go stać. Chociaż, no tak jak mówię, no w tej takiej największej narracji całego sezonu to są te wydarzenia nieco mniej istotne. Natomiast jest jeszcze jeden aspekt, o którym mówimy już od dłuższego czasu, to jest bezpieczeństwo. To jest bezpieczeństwo. No i we Francji, na klasyku w Pays de la Loire, fatalne zachowanie Nasera Błaniego, w zasadzie bardzo podobne do tego, co się wydarzyło na Tour de Pologne z Dylanem Groenewegenem i Fabio Jakobsenem. Na szczęście tutaj rywal Błaniego oparł się o barierki, banery wytrzymały. Natomiast no było kurczę bardzo bardzo blisko, żeby Jake Stewart no, doznał bardzo poważnej kontuzji. Błani został zdyskwalifikowany, UCI się pochyla nad tym jego przypadkiem. No i zobaczymy, tak? Bo to nie pierwszy taki występek, no to taki bandytyzm był po prostu. To nie było szukanie gdzieś luki, to był bandytyzm. No i miejmy nadzieję, że zostaną wyciągnięte konsekwencje. Natomiast w kwestii barierek, tutaj we Francji były takie klasyczne barierki i banery, wytrzymały, natomiast na E3 testowane były nowe zabezpieczenia. Testowane były barierki w końcówce, plastikowe, takie grube, masywne, obciążane wodą, więc pewnie będą stabilne, spinane ze sobą. Wygląda to naprawdę, naprawdę solidnie. Do tego całkiem estetycznie prezentują się na nich banery. Co więcej, tego samego typu zabezpieczenia były na wysepkach, były na znakach. No, wyglądało to naprawdę, naprawdę dobrze. No i na koniec jeszcze na E3 medale wręczał robot. Te miłośnicy hostess oczywiście są wielce oburzeni. Antymaseczkowcy i denialiści koronawirusowi są oburzeni. No to jest jakiś znak czasów, nie tylko pandemicznych, ale pokaz technologii, bo to robot, który równocześnie sprawdza dystans między ludźmi, sprawdza zamocowanie maseczek. No a do tego właśnie wręczył, czy tam podjechał z medalami. Jest to ciekawe, jeżeli ktoś się interesuje nowymi technologiami, no to jest to jakiś pokaz technologii tego, co możemy zrobić, co możemy osiągnąć. No i tyle udało się, prawie 20 minut, ale bardzo dużo wydarzeń, bardzo dużo rzeczy, kontekstów, aspektów do omówienia. To tylko zasygnalizowałem Wam najważniejsze tematy. Zmierzamy w stronę Flandrii, najpiękniejszego klasyku. No i czekamy, co się wydarzy dalej. Dziękuję Wam bardzo. Do zobaczenia. Cześć.